Nazywam się Ola Dudziak i razem z moją koleżanką Weroniką to jest Zapytam Gumki. Od kiedy zaczęłyście robić? Ja zaczęłam na początku roku szkolnego, bo zauważyłam, że wszystkie dziewczynki u nas w klasie na przerwach, czy niektóre na lekcjach zaplatają jakieś gumki do cekturki i moja koleżanka Weronika też się właśnie zapytałam, co to jest. I ona mówiła, że to są gumki, że można robić bransoletki i różne rzeczy. I chciałam, żeby mnie nauczyła. A robicie je dla siebie czy dla znajomych? Dla siebie i dla znajomych. Nazywam się Weronika Maras. Ta pasja wzięła się stąd, że mój kolega widziałam, jak nosił jakieś bransoletki z jakichś gumek. A jak często robicie te bransoletki? Teraz to aż tak nie za często, ale no trochę. I też robisz je dla znajomych, czy tylko dla siebie? Dla siebie, dla znajomych. Ćwiczę gimnastykę już od 6 lat. Skąd wziął Ci się w ogóle pomysł, żeby zacząć trenować? Najpierw sama z siebie, potem dużo z internetu. Najpierw zaczęłam od szpagatu, później robiłam gwiazdy i inne takie rzeczy. Czy ktoś pomaga Ci w treningach? Czy jesteś po prostu samoukiem? Jestem samoukiem. Czy masz jakąś pasję oprócz gimnastyki artystycznej? Lubię też tańczyć i śpiewać. Występujesz gdzieś? W szkole czasami, jak jest, mam talent w szkole. Nasz pomysł zadeklarowała nam pani instruktorka, która blisko nas była tutaj i posłyszała, jak my działamy w klubie seniora, jest to blisko tego gabinetu i poprosiła nas, abyśmy się zdeklarowały i przyszły na próbę, ona nas nauczy, pokaże i spędzimy miły czas. No, mamy jemy od 2010 roku, spotykamy się raz w tygodniu. Od przemerki od 17 i od do 20 albo czasem dłużej. Bardzo miło spędzamy czas pod kierownictwem pani naszej Krysi. No gdzie nasze obrazy trafiają? No trafiają wszędzie. Przede wszystkim mamy wernisaż. Tak jak już wcześniej pani powiedziały, spotykamy się od wielu lat. Spędzamy bardzo miło czas w naszym gronie. I odkryły panie w sobie poprzez malowanie zainteresowania czy pasje, o których być może nawet nie wiedziały, że posiadają taki dar, taki talent. Prace są coraz piękniejsze, coraz mniej poświęcamy czasu, żeby tutaj poprawić cokolwiek, rozrysować. Panie sobie pięknie radzą.
i przynosi nam to bardzo dużo radości. Cześć, nazywam się Marcel Pursz, mam 17 lat i moimi największymi zainteresowaniami są nauka języków obcych, poznawanie nowych kultur świata, taniec, muzyka oraz gotowanie, które wiąże się ze zdrowym stylem życia, który staram się prowadzić. A jak już zdrowy styl życia, to teraz mowa o mojej największej pasji, czyli sporcie, a dokładniej o królowej sportu, dyscyplinie, lekkiej atletyce. Lekka atletyka, czyli treningi ogólnorozwojowe. Zaczęło się od pierwszej gimnazjum, kiedy to zobaczyłem, że mam predyspozycję do rzucania oszczepem. Trenuję 6 razy w tygodniu u trenera Ludwika Łyczakowskiego. Są to m.in. treningi siłowe, sprawnościowe, biegowe i techniczne. No i myślę, że spełniam się w tym, co robię i jestem z tego zadowolony. Sport daje wiele, wiele zalet, wiele plusów, które mogę wykorzystywać w codziennym życiu. Nie patrzę w kabotu, miejsca brak, tak chyba wstydzy. Po ulicy miłość hula wiatr, wśród rozbitych szyb. Cześć, jestem Klaudia Tysowska. W sumie śpiewam od kiedy pamiętam. Właśnie śpiewam. Uwielbiam to robić i w sumie bywały epizody, że śpiewałam w jakichś zespołach, w jakichś, nie wiem, chórach, konkursach. Generalnie teraz to jakoś stanęło. Aczkolwiek staram się robić wszystko, żeby to dalej jakoś pociągnąć i wiązać z tym jakąś swoją przyszłość. No i chyba tyle. Ja? To się wytnie. Tak. Nazywam się Mikołaj Porucznik. Na rolkach jeżdżę od 5 lat. Moje zainteresowanie do tego sportu wzięło się w sumie z oglądania editów. Amerykańskich różnych rolkarzy i tak dalej. A ogólnie czym się interesuję poza tym, to wszystkim, co daje adrenalinę. No, ja jestem Hubert Hałka, mam 17 lat. Na rolkach jeżdżę od lat 4. W sumie to na rolki zajawkę złapałem dzięki m.in. Mikołajowi, ale też właśnie poprzez oglądanie editów. Poza rolkami interesuję się również jazdą na nartach, snowboardem, no i wszystkim, co też właśnie daje adrenalinę. Witam, Mirosław Owczarek. Jestem autorem tomiku wierszy pod piórem anioła. To jest tomik bardzo świeży, wydany kilka miesięcy temu przez wydawnictwo mojej przyjaciółki we Wrocławiu, którą bardzo polecam, pozdrawiam. Tomik zrodził się jakby troszeczkę przypadkiem. Ktoś mnie odkrył, ktoś, kto wzbudził moje zaufanie, że to, co gdzieś tam piszę do szuflady, nadaje się do wydania, że to wzbudza jakieś fajne emocje, że to budzi jakieś refleksje, powody, można na ten temat dyskutować. Trafiłem na warsztaty literackie, które prowadzi moja przyjaciółka. Tam przez 2 lata pracujemy nad tekstami, pracujemy nad ćwiczeniami literackimi. I jak już dojrzałem do tego, że teksty, które są, można je wydać, zostało to wydane w formie właśnie tego tomiku. Inspiracją jak zwykle jest życie. Są to wspomnienia, są to refleksje nad chwilami, są to nawet fantazje, czasami prezenty. Co jest w wierszach? Ktoś powiedział, że świetnie maluje chwilę. Czyli biorę sobie chwilę i ją w jakiś tam sposób opisuję. Coś by jeszcze na ten temat. Myślę, że warto by, żeby każdy z Was to przeczytał, dotarł w jakiś tam sposób do tomiku. One są w jakiś tam sposób dystrybuowane.
Do tomiku jest taka niespodzianka, kubek. Kubek, który został zaprojektowany z jednej strony Anią przez moją przyjaciółkę plastyka, a z drugiej strony jest cytat z wierszy. Ten akurat ma poranny kawy przed porannym pocałunkiem. Takich kubków jest 3, jest seria. Nie będę wszystkich wyciągał. O innych pasjach. Innych pasji jest wiele. Są to pasje siłowe. Jeżdżę daleko na rowerze, chodzę po górach, jeżdżę po górach, chodzę po ogniu, z drugiej strony pływam w przeręblach. Myślę, że można już jeszcze wiele, ale chyba na tym podziękuję. Nazywam się Maria Grączyńska. Jestem już na emeryturze i chodziłam do klubu seniora. I zaczęłam malować właściwie dzięki pani Krysi Kogolańskiej. Przyszła kiedyś na zebranie seniorów i zaoferowała, czy nie chciałby ktoś malować. Każdy się wahał i tak parę osób spróbowało. No i tak to się zaczęło. Zaczęliśmy chodzić i zaczęło się malowanie. I tak od pierwszego obrazu, pierwszy obraz to dosłownie tak jak dzieci zaczynają malować rzeczka, mostek, drzewa. No i tak po troszeczkę. Chodziłam do klubu, razem z paniami malowaliśmy. A potem miałam operację na biodro i od tego momentu zaczęłam sobie sama kombinować. Gdy coś nie wiedziałam, prosiłam panią Krysię, przychodziła i mi pomagała. No i tak maluję. Troszeczkę. To już przejście Gorzyca. Autobus ruszał. Jakąś czulszą stroną uniesienia gestem, beczącą istotą, rozbrykanym ego, odrobiną dobra i cząsteczką złego, odrobiną żalu, namiastką miłości, wszystkim tym, co w sobie macierzyństwo wnosi. Z każdą chwilą dobra i łzami rozpaczy płynie rzeka życia, bo jakże inaczej? Czy życie jest darem dobra czy też złego? Nigdy się nie dowiesz, nie skosztując jego. Zloty i upadki to życia dramaty, które na Twojej drodze do życia wyznaczą. Jaką drogę wybrać, zdecydujesz sama, bo do dalszej drogi nic nie ma Twa mama. Nazywam się Teresa Halina Wachowiak. Urodziłam się 3 lutego 1950 roku w Żmigrodzie. Także od początku mojego istnienia na tej ziemi żyję i mieszkam w mieście Żmigrodzie. Na krótki okres mojego życia wyprowadziłam się stąd.
ale to było związane z poszukiwaniem pracy. Ale szybko wróciłam, bo tęskniłam bardzo do ludzi tych i do tego człowiek się przyzwyczaja jednak i nie powinno się przesadzać drzew, które się dobrze zaklimatyzowały w danym miejscu. No, jestem mamą, teraz jestem i babcią, mam dwoje dzieci, urodziłam córkę i syna, mam troje wnucząt, dwie wnuczki i tego, i teraz już mam dwóch prawnuków, dla których piszę bajki, opowiadanki, oni bardzo to lubią. Zaczęłam pisać bardzo, bardzo dawno temu. Nie wiem, skąd to się wzięło, po kim to mam. Trochę moja mama umiała układać piosenki po prostu, nie? Ale nigdy nie zapisywała tego, bo no, tak śpiewała sama z siebie, nie tam. No ja chyba po niej odziedziczyłam taką werwę i zapał. Jak mi jest źle, jak mi jest smutno, nie mam się komu wyżalić, nie lubię płakać, bo jestem raczej z natury wesołą osobą, to nie wsiadam i piszę i się wyżalam. Mam przyjaciółkę, białą kartkę, która mnie wysłucha, mogę jej wszystko powierzyć, wszystkie sekrety, nigdy nie mówi, że coś źle zrobiłam, nie narzeka na mnie, nawet mam kilka na ten temat napisanych wierszy o swojej przyjaciółce, o białej kartce. I tak o, to życie ucieka, człowiek się starzeje. Jak przychodzi mi jakaś nostalgia, czy jakieś tam mam dobre chwile, to muszę zostawić zajęcia, pracę i siadam i piszę wtedy. Dopóki coś mi tam w głowie świta, jakaś myśl, nie? Chociaż nigdy nie miałam z tym problemu. Zawsze znajdę sobie jakieś zajęcia. Należę do Klubu Seniora, do Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Teraz zapisałam się do tego dziennego pobytu pałacyk, tam uczą prac ręcznych, takich różnych, starsze osoby. Wszyscy z miasta tam mogą przychodzić. Z tym, że byłam już nawet kiedyś u pani w bibliotece, czytały moje wiersze, mi się podobały. Powiedziały, że coś zorganizują, że jakiś związek tam tych ludzi piszących, ale jakoś do tej pory to wszystko bez echa pozostało. Kiedyś wyczytałam w gazecie, że jest konkurs, można o smakach mojego dzieciństwa można napisać. Napisałam też na ten konkurs i mam książeczkę, którą zapomniałam przynieść oczywiście. Między innymi moja ta opowiadanka też jest tam właśnie napisana i jest wydana jako taka w formie książeczki. Także byłam bardzo dumna, że dostałam takie coś, no wiadomo, nie? Człowiek się lubi chwalić, jak coś zrobi, a jeszcze jak się komuś podoba, to już całkiem jestem cała happy. No, a w Klubie Seniora zajmuję się też wszystkie moje koleżanki i koledzy, którzy należą do klubu, mają opisane przeze mnie charakterystyki, są scharakteryzowani, jak ja ich widzę swoimi oczami. Jest to zabawne i muszę wam powiedzieć, że ponad 50 osób mam ich zdjęcia poprzyklejane na kartkach i każdy ma, i nikt się nie obraził. Bo odczytane to było oficjalnie, bo sobie życzyli, nie, bo im się to podobało, nie, w formie takiej zabawy, takiego żartu. Więc powiedzieli, że chcą kopię tego, żeby wnukom, dzieciom pokazać domu, że ktoś taki ich opisał, nie? Także no, staram się, co potrafię napisać, zrobić, co umiem najlepiej. No i teraz ostatnio już mam chyba 11 piosenek napisanych, słów o seniorach, dla seniorów, o ludziach starszych, z tym, że melodii nie piszę, bo nie umiem, to na przykład przybyli ułami pod okienko, to ja o seniorach napisałam tekst, nie na tą melodię, na znane melodie, które są znane, te melodie seniorom, to ja po prostu dorobiłam teksty i te piosenki śpiewamy. Także jak gdzieś jedziemy w gości, czy jedziemy gdzieś na wycieczkę, to śpiewamy z naszymi tekstami te piosenki i się ludziom bardzo podobają, bo to inny tekst, nie? Nie taki ogólny, tylko wiadomo, o co chodzi. Na sklepowej półce rząd słoików stoi i po cichu, gdy klientów nie ma, rozmawiać może do woli. Odzywa się największy, wypchany jest ogórkami. Ja jestem tutaj najdłużej, więc uwag mam bez granic. Stoję chyba od lata, to wtedy mnie zatrudniono. Przeszedłem siermistą drogę, gdy w wodzie mnie parzono. Jak mnie już wypucowali i śniłem jak lusterko,
Na taśmę mnie postawili i kładli we mnie to wszystko. Koperę, pieprz, gorczycę, czosnek, szan i marchewkę. A na to wszystko ogórki małe, zielone i śmieszne. Na koniec, gdy już upchano we mnie te wszystkie składniki, na inną taśmę już jadę, jakby do innej fabryki. Hałas był tam nie lada, szum, plusk, no i chlapanie. I pomyślałem ja sobie, tu mi się teraz dostanie. Lecz strach ma wielkie oczy i niepotrzebnie się bałem, bo we mnie tylko nalano solanki, wody wspaniałe. Potem mnie uszczelniono pokrywką aluminiową i od tej pory tu jestem, stoję z nakrytą głową. Czekam, aż jakiś człowiek zabierze mnie z sobą do domu, a jak mi czapeczkę zdejmie, ja dam mu skosztować soku. Ja jestem bardzo smaczny, wiem, bo sam próbowałem, a ogóreczki są twarde, bo dobrze je przechowałem. Więc proszę, drogi kliencie, zerknij dziś w moją stronę, kupując właśnie ten słoik, uszczęśliwić możesz żonę. Na pewno we mnie w niedługim czasie do sklepu ponownie polecisz, by kupić następny słoik dobrych ogórków dla dzieci. Nazywam się Patryk Andrzejewski. Moją pasją są motocykle. Na motocyklach jeżdżę już od 8 lat. Uwielbiam właśnie podróżować na motocyklach, reperować je, serwisować. Sprawia mi to wielką przyjemność. Jestem studentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym, kierunek mechanika i budowa maszyn. I co się właśnie wiąże z moją pasją, daje mi to, poszerza moją wiedzę odnośnie motocykli. Daje mi się w tej kwestii, spełniam się w tej kwestii. Cześć, nazywam się Karolina, chodzę do klasy 5 do szkoły imieniem Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie oraz do szkoły muzycznej w Rawiczu. Śpiewam od 6 lat, gram na keyboardzie od 2 lat. Chciałam Wam dzisiaj zaśpiewać piosenkę pod tytułem Damą Być. A jeśli chodzi o śpiewanie, to najfajniej z mamą. Tak chciałabym, tak umiałabym kobietą być, niby tym królewną być, złote kwiatki dbać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, a damą być, a damą być i na wyspach bananowych gdyby mało śnić. Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie, nie, nie zrozumie pan. Gdyby śpią czy hulajna, hulajna, to tu w żołku senior spryżny, hulajla, hulajla. My w klubie seniora Humorek jesteśmy już zaangażowani 10 lat. W pierwszej wersji mieliśmy 6 lat jako klub seniora, potem jesteśmy jako Stowarzyszenie Klubu Seniora Humorek. Jako chórek już jesteśmy 2 lata. Ciągle szukamy zaangażowania większego, a szczególnie jakiegoś muzykanta, który by nam adorował, chociaż mamy z doskoku też seniora, który nie zawsze ma czas i nie zawsze ma zdrowie. I ciągle szukamy, nawet w gazecie pisałam, żeby do nas ktoś dotarł, jednak tego nie usłyszałam, nie doczekałam się. A jest to bardzo miłe, kiedy się widzi, jak seniorzy występują, więc moim marzeniem jest też, żebyśmy gdzieś zaistnieli. Jak do tej pory występowaliśmy przed klubem seniora we Wrocławiu z naszym takim senioralnym partnerem. Potem wychodzimy też do szpitala rehabilitacyjnego, gdzie ostatnio jak byliśmy, to była dużo łez, dużo radości i zaproszenia co miesiąc, żeby były.